Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, niedziela, 29 dzień maja i cóż, tutaj u nas w centrum Jana Pawła II Dzień Dziecka. Trochę wcześniej, no ale właśnie, jak to mówią, przy niedzieli. Dużo atrakcji. To chyba główna atrakcja. I tam, jak idzie zbiórka, chciałem zapytać? Słabiutko. Cieniutko? Czy... Słabiutko, tak. Słabiutko, tak? Czy zachęcamy, żeby wesprzeć centrum, tak? Otrzymaliśmy jedną donację, $150 dzisiaj. Dzisiaj, i tak? I kilka małych. O, rozumiem, rozumiem. A to, to jest pierwszy raz w tym miesiącu Państwo zbierają? Czy... My jesteśmy tutaj prawie, że co niedzielę. O, tak. Zwłaszcza w niedzielę, kiedy coś się dzieje tutaj. No tak, no tak. No to miejmy nadzieję, że zachęcamy wszystkich, zachęcamy wszystkich. Bardzo potrzebujemy pieniędzy. No tak. Przecież to centrum jest cały czas używane i wie pan, gdyby każdy dał nam po dolarze codziennie. Ci ludzie, którzy tutaj korzystają. Tak, ci ludzie, którzy tu przychodzą, gdyby dali po dolarze, to nie potrzebowalibyśmy prosić. Czyli zachęcamy wszystkich, żeby symbolicznego dolara chociaż wrzucili. Po dolarze sobie to wszyscy wrzucą dolarka. Bardzo dziękuję. Miejmy nadzieję, że się tak stanie. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, tutaj prace konkursowe ze szkoły imienia Mikołaja Kopernika. Można obejrzeć, chociaż drzwi zasłaniają, ale miejmy nadzieję, że nie powstanie. Pani dzieci chodzą do tej szkoły? Nie. Do tej szkoły, nie? A... Moje w Mississaudze. Wszystkie w Mississaudze, tak? Tak, tak. No ale to szkoła jest w Mississaudze, bo to jest imienia Kopernika. Ale ja jestem już Aaron Mills. O, rozumiem. To już bliżej Oakville. Po tamtej stronie. Tak, tak. Po tamtej stronie. Oni chodzą do Divine Mercy. A dzisiaj co najbardziej dzieciom się podoba? Co by chciały robić? Tańczą? Czy... O, na Bouncy Castle. Bouncy Castle, no właśnie. To jest chyba największe wyzwanie, bo to wysokie i tak dalej. No. To córki? Tak, moje córki. Klara i Sara. Tak, mówią po polsku? Tak, letko, mało. Próbują. A dzisiaj co będą robić? Bo widzę, że są tak samo... Mają występ kuralski. O, to są? Tak, oni kuralki. Należą do Małej Karnasi. Tak, ale dlatego, że rodzina stamtąd, czy tak? A, tak, podobno, tak, rodzina kultura stamtąd, tak, tak. Rozumiem, czyli po prostu mama, babcia... Rodzice, tak. Rodzice. Mama, tata, no. Skąd? Z Koło Nowego Targu. Z Koło Nowego Targu to skąd? To Krzyżówka Morowczyna. No właśnie, bo to mówmy konkretnie, bo dobrze. To jest wiele ludzi, którzy są z tych samych, z samych tak. Stron, z tych samych miejscowości. Także no to cóż, to miłego Dnia Dziecka. Dziękuję bardzo. Dzisiaj. Dziękuję. Co tutaj dzisiaj mamy? Kto za to płaci? Bo to też jest ciekawe pytanie. To znaczy mamy kilku sponsorów oczywiście. Credit Union, Sweet Temptation. Oczywiście współpracujemy z Radiem 7, też ogłaszali, dlatego mamy to, co mamy, prawda? Jest bardzo dużo ludzi, dopiero się zaczyna, bardzo dużo dzieci, więc liczymy jeszcze na więcej. No niestety już pączków nam zabrakło. Nie spodziewaliśmy się, że aż tak będzie, także na pewno będzie więcej jeszcze. To jest pierwszy raz po dwóch latach? Pierwszy raz po dwóch latach, bo już tak. Były organizowane dni wcześniej, dziecka tak. Wcześniej, ale no, wyraźnie widać, że potrzebna, tak, potrzeba. Potrzeba jest tego, będziemy organizować. To jest za darmo, a jak można pomóc? Bo wiem właśnie, oczywiście, tutaj rozmawiałem cały z ludźmi, czas... którzy kwestują. I jak szuka dalej Fundacja Sponsorów? Jak to jest? Tak, Fundacja szuka sponsorów, Fundacja szuka wolontariuszy też. Fundacja szuka wszystkich, ktokolwiek w jakikolwiek sposób chciałby pomóc, prawda, centrum. Dlatego, że no, potrzeby są ogromne. Potrzebujemy odnawiać niektóre rzeczy, ale też potrzebujemy na bieżąco działać i pomagać naszej wspólnocie, prawda, czyli naszej Polonii.
linii całej, w różny sposób. Różne grupy młodzieżowe spotykają się i trzeba cały czas coś się dzieje. Szczególnie teraz, gdy zostaliśmy otwarci, prawda? Czyli nie można tego traktować, że to jest dane raz na zawsze i centrum po prostu jest. Centrum nie będzie, jeśli my o nie będziemy dbać. Nie będziemy się cały czas starać, nie będziemy pracować. Także jeszcze raz zwracam się do wszystkich o pomoc finansową, oczywiście jak zawsze, ale też o pomoc taką o wolontariuszy. Żeby wtedy te wszystkie rzeczy będą siedziały i powstawały. Zapytam na koniec plany, co w najbliższym, co na czerwiec? Co na czerwiec na przykład? Zabawa letnia 18. Wiem, że już była jedna młodzieżowa, ale bardzo dużym się zainteresowaniem. Planujemy organizować zabawy dla młodzieży, dyskoteki, jak się uda, co miesiąc, dlatego że ta, co była ostatnio, pierwsza, przekroczyła nasze oczekiwania. Młodzież bardzo ładnie się bawiła, bardzo długo, bardzo dobrze, byli bardzo zadowoleni, więc chcemy organizować następne. Również mamy w planie też organizowanie, w związku z zabawą, chcemy organizować naukę tańca dla młodzieży. Też to już poza zabawą, także myślę, że uda nam się. No świetne rzeczy, bo przede wszystkim odbywają się w realu i odrywają naszą młodzież od tych wszystkich mediów społecznościowych, komputerów i tak dalej. Nie ma to jak kontakt bezpośredni. Nikt przez Facebook małżeństwa nie zawrze, a tak to przynajmniej jest nadzieja. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Proszę Państwa, gry, zabawy dla dzieci i właśnie ręczne prace. Dzień dobry. Można zapytać, co tutaj jest? Co tutaj jest? Tutaj po prostu dzieci malują, rysują, kleją, wycinają, co tylko mają. I kto to organizuje? Myślę, że ja nie wiem, nie jestem co ręki. Kto to organizuje? Pani Marleno, kto? Tak, a to... Ja jestem Ostórką. No to wspaniale. Wspaniale, no w takim razie, a córce co się najbardziej podoba tutaj? Właśnie takie rzeczy, jak, no bo i są rzeczy dla dzieci młodszych, dla dzieci starszych, jak to jest? No fajnie jest, ale już jestem za duża, żeby iść na te bouncy castles, ale jest jedzenie i... A na ten największy? Też za duży? Nie wiem, jeszcze zobaczymy. Zapytamy się rodziców, ale może. Rozumiem. A co się najbardziej podoba z takich polskich rzeczy tutaj? Na pewno jedzenie. Jedzenie, tak? No. Polskie jedzenie, no właśnie. To jest to. Domowe jedzenie, najlepsze. No ale to też. Co takiego? Można się ładnie pobawić. No tak, zgadza się. Można sobie zrobić jakieś... No. To samo, kwiatek. Super. To proszę się przedstawić na koniec tylko. Imię chociaż. Nazywam się Emilia. Bardzo mi miło, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Raz, dwa, trzy. To za moment występ małych Karlasi. Dlaczego pan tutaj przyszedł? Czy z dziećmi? Dzieci właśnie będą występować. A, harnasie, małe harnasie? Tak. Rozumiem. A dlaczego są w zespole? I ile dzieci w zespole? Dwie córki. No to... Ale występują dlatego, że kultura się podoba góralska, czy po prostu... Jesteśmy góralami. No właśnie. A skąd? Z Niedzicy jesteśmy. Niedzicy. No to...
Całkiem blisko Podhala. Podhale, ja bym mówił. Śpisz. Tak, śpisz. No to fajnie, że to gratuluję. To jednak tradycja góralska zawsze żywa. Dzieci będą dalej góralami? Zobaczymy, co one na to powiedzą. Na razie są, bo rodzice chcą, a później to... No to córką się ciupagi nie kupuje, no ale mają wszystko, tak, za odpowiednie na wiek. To, co trzeba, to mają. Proszę przedstawić na końcu imię chociaż. Piotrek. Super, dziękuję bardzo. Dziękuję. Dlaczego tutaj i... Bo mamy dziecko. A co się najbardziej podoba? Dlaczego? A dopiero przyszliśmy. A, czyli jeszcze dopiero się tak... Najbardziej się podoba wata. Wata. A co by się chciało tutaj? A co by się chciało? Co byś chciała? Nie wiem. Ona lubi malować, ale mówi, że są tylko same małe dzieci. O, rozumiem. Czyli no. Nie ma... Ale jakby były jakieś lekcje malowania, tak. Tego rodzaju rzeczy? Tak, ona bardzo lubi. Żeby jakiś program artystyczny? Tak. Ona chodzi do art szkoły. Aha. Tak przekornie zapytam, a co z gotowaniem? Bo kiedyś był taki pomysł, żeby uczyć dzieci gotowania. O tak, ona bardzo lubi. Świetny pomysł. No właśnie, to by chyba było coś i dla dziewczynek, i dla chłopców bardzo przydatne. Jak zwłaszcza najbardziej. W dzisiejszym świecie. Tak, jak najbardziej. Jestem za. Rozumiem. Czyli... Ale ogólnie jest fajnie. No można porozmawiać, no jesteśmy po polsku. Oczywiście, no właśnie. To jeszcze zapytam na koniec, jak dawno pani tutaj jest w Kanadzie? 22 lata. 22 lata, czyli rodzina, dzieci, wszystko już tutaj i na miejscu. Tak. Język polski, mówi się po polsku po polsku mówimy, tak. Cały czas. Córka świetnie mówi po polsku, chociaż nie chodzi do polskiej szkoły. Czyli można również w rodzinie poza szkołą nauczyć. Tak. Chociaż ma koleżanki Polki, ale już rozmawiają między sobą po angielsku. Jest im łatwiej. No tak, no, niestety jest. Chociaż ja się spotkałem z taką opinią, że jak trzeba o czymś powiedzieć, żeby nikt inny tego nie rozumiał, to język polski jest takim hermetycznym językiem i pozwala to między sobą, między koleżankami. Ale pani nauczycielka nie pozwala między sobą mówić po polsku. Aha, właśnie przez to, tak? Bo nie wie, o czym rozmawiają. No właśnie. No cóż, to miłego świętowania Dnia Dziecka. Dziękujemy. Może się pani przedstawić, imię chociaż? Joanna. I? Nicole. Super, wszystkiego dobrego. Wzajemnie, dziękujemy. Nareszcie po tych wszystkich obostrzeniach covidowych organizujemy Dzień Dziecka. Jest to po dwuletniej przerwie. I sądzę, a który z kolei? Czwarty Dzień Dziecka, piąty? Jak to jest chyba szósty albo siódmy. Nie pamiętam, który z kolei. Tak. Ale dwa lata było przerwy, także jesteśmy mile zaskoczeni, że jest tak sporo dzieci. Że jest takie zainteresowanie. Tak, mamy tutaj dwa Bouncing Castles, mamy na zewnątrz jeszcze slide. O godzinie 12.30 będą małe harnasie. To jest taki góralski zespół młodzieżowy. Potem jeszcze raz wystąpią o godzinie 1.30. O drugiej godzinie będziemy mieli White Eagles, to są ci motorbikes. Tak. I o na trzeciej... zewnątrz będą, tak? Proszę? Na zewnątrz? Czy... Tak, na zewnątrz będą. Tak. Na parkingu i będzie również na parkingu będzie straż pożarna z wozem. Normalnie strażackim wozem będzie można przyjść do wozu, zrobić sobie zdjęcie, strażacy objaśnią, co do czego jest. A wśród tych strażaków są też Polacy? Czy Nie wiem, wie pan, bo to się zgłasza do centrali i oni wyznaczają. No ale to będzie super zabawa dla dzieci. Sądzę, że tak. I jest nam po prostu miło, że jest takie zainteresowanie. No to ja gratuluję i zapytam od razu, jak można pomóc, no bo przecież te wszystkie rzeczy, takie jak ta zjeżdżalnia, która wczoraj widzieliśmy to na Dniu Polskim w Mississaudze, no ale to są pieniądze, to wszystko są pieniądze. To wszystko jest dzięki naszym sponsorom, więc Credit Union, potem Konsulat Polski, lista jest bardzo długa. Także nie jestem w stanie sobie zapamiętać wszystkich, tylko tych po prostu parę sponsorów. Zresztą mamy cały czas, sponsorzy wyświetlają się na ekranach i prosimy naszych uczestników o wspomaganie sponsorów. No bo właśnie, jeżeli będzie więcej pieniędzy, będzie więcej takich imprez. Dokładnie, tak. Taką dużą bolączką dla nas jest brak wolontariuszy. Jest tylko parę osób.
a potrzebujemy ludzi na przykład do pilnowania Bouncing Castle, żeby nie było za dużo dzieci, czy do pomocy tutaj przy sprzedaży różnych tam produktów. Bo proszę Państwa, to wszystko jest organizowane przez wolontariuszy. No to tym bardziej wielkie dzięki i zachęcamy wszystkich, bo w końcu nie ma chyba nic przyjemniejszego niż trochę dać siebie dla innych i patrzeć, jaką to wzbudza radość. I uśmiech dzieci. Dzieci no się właśnie cieszą. Zobaczcie Państwo, jak ten dzieci są roześmiane, skaczą, hasają i to jest taka radość po prostu, że cała rodzina mogła przyjść. Zapraszamy do wolontariuszy zatem. Panie Leszku, jeszcze raz dziękuję. No i zapytam, co w najbliższym czasie? Jaka impreza? Co można zapowiedzieć? W najbliższym czasie centrum organizuje zabawę 18 czerwca. Jest to raczej zabawa dla dorosłych. Bo była już dla młodzieży i, tak, i już wszyscy o niej słyszeli. To znaczy, tak. Jak się młodzież niesamowicie bawiła. Następna zabawa dla młodzieży, taka z DJ-em, będzie 8 lipca. Także też zapraszamy. To już zapraszamy i w takim razie do zobaczenia i do następnego razu. Bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ta zjeżdżalnia, czy to był pomysł? No ja myślę, że też centrum, ale kto to nawet nie wiem. Nie mam pojęcia, ale no... A twoja rola tutaj? Pilnujesz dzieci? No ja jestem tym, co pilnuję teraz, a jak nie widzi, to sam zjeżdżam. Super sprawa. Gratulacje. Dzięki.